Jak już informowaliśmy, posłanka Koalicji Obywatelskiej Alicja Łuczak złożyła interpelację w sprawie nagród jubileuszowych dla nauczycieli z 45-letnim stażem pracy. Jest odpowiedź z Ministerstwa Edukacji. W interpelacji czytamy, zgodnie z artykułem 47 ustawy Karta Nauczyciela, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości 20 lat pracy 75% wynagrodzenia miesięcznego, za 25 lat 100%. Za 30 lat 150%, za 35 lat 200%, za 40 lat 250% miesięcznego wynagrodzenia. Ustawa nie przewiduje nagrody dla nauczyciela za przepracowanie 45 lat. Alicja Łuczak w interpelacji pytała, czy jest możliwe jak najszybsze oszacowanie kosztów wprowadzenia nagrody jubileuszowej po 45 latach pracy. Miałaby wynosić 300% miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela. Z odpowiedzi wynika, że minister edukacji Barbara Nowacka w kwietniu tego roku powołała zespół do spraw pragmatyki zawodowej. Jego celem jest dialog ze środowiskiem w kwestii m.in. awansów nauczycieli, oceny ich pracy, a także wynagrodzeń. W jego ramach zostaną omówione także kwestie nagród jubileuszowych za 45 lat pracy.